Kiedy uczyliśmy się rachunku różniczkowego, to poznaliśmy definicję pochodnej, że jest ona dana takim wzorem. Jak mam funkcję f, to jej pochodna f' w punkcie x jest dana jako granica przy delta x dążącym do zera z ilorazu różnicowego. Czyli f od x dodać delta x, czyli ten przyrost, przy którym liczymy granicę dążącym do zera, odjąć f w punkcie x, podzielone przez delta x. No i to jest definicja pochodnej. No i poznaliśmy różne oznaczenia na pochodną, różne inne od tego. Na przykład jeżeli zapiszemy w skrócie, że y to jest f od x, no to pisze się czasami, zwłaszcza jak się pisze równania różniczkowe, pisze się po prostu y' prim. albo pisze się na przykład w ten sposób dy po dx. Takie oznaczenie pochodnej. No i teraz na tym oznaczeniu chciałbym się tutaj trochę skupić. Dlatego, że jak dochodzi później do rozwiązywania równań różniczkowych, to czasami spotkać się z traktowaniem tego jak ilorazu. Jak ilorazu dwóch jakichś wielkości algebraicznych. Przy czym tak naprawdę to nie jest iloraz, to jest oznaczenie na pochodną, na granicę takiego ilorazu różnicowego. Ale okazuje się, że taki sposób manipulowania tym symbolem ma pewien sens. No a o czym tutaj mówię? No mówię na przykład, jak jest taka sytuacja, że mam równanie różniczkowe dy po dx równa się, nie wiem, na przykład y. Gdybym miał rozwiązać takie równanie. To to, co się często robi, no to się mówi, pomnóżmy obie strony przez dx. Przez ten dx, tak jakby to tak jakby to było wyrażenie algebraiczne. Czyli tutaj dopisujemy razy dx z prawej, razy dx z lewej. Tutaj, tutaj nam się Skraca i dostajemy równanie dy równa się y razy dx. No i teraz mówimy, no to podzielmy przez y. No to akurat ma sens, tak? No bo y to jest jakaś wielkość algebraiczna, no i dzielimy przez y i mamy 1 przez y dy równa się dx. I teraz całkujemy obie strony, rozwiązujemy równanie różniczkowe. No właśnie, ale można mieć wątpliwości, czy ten napis, który tutaj mamy, ma w ogóle jakikolwiek sens. Czy taki sam DY, sam DX, czy to są, czy to są jakieś sensowne pojęcia matematyczne? No i okazuje się, że są. I teraz powiem coś, co mówię tutaj w tych filmach bardzo rzadko, ale żeby zrozumieć, jaki jest ich głęboki matematyczny sens, no to trzeba sporo jeszcze się nauczyć. I ja tutaj właśnie nie będę wchodził, nie będę objaśniał tego formalnego sensu matematycznego tych obiektów, które w którym sens nadaje geometria różniczkowa, to są tak zwane formy różniczkowe, jednoformy w tym wypadku. I wtedy te napisy mają sens i ta równość ma sens, jest to, jest to równość dobrze zdefiniowanych matematycznie obiektów. No, ale tutaj nie będę w to wchodził, dlatego że nie potrzebujemy tego zrozumieć aż tak do dogłębnie, żeby rozwiązać równanie różniczkowe. No ale mogę tutaj spróbować przekazać pewną intuicję, i to jest taka intuicja, którą na przykład fizycy czy inżynierowie często. Używają. Jak patrzymy na takie wrażenie dy po dx jako pochodną, no to możemy właśnie skojarzyć to sobie z tym ilorazem różnicowym tutaj. Że ten dx w mianowniku to jest graniczna wartość tego delta x. Jak to delta x dąży do zera, to znaczy, że ten mianownik się tutaj robi bardzo malutki. Czyli to jest taki, tak jakby taki bardzo malutki przyrost w kierunku x. A to, co tutaj mamy w liczniku, ta różnica, to jest różnica wartości funkcji. Przypominam, y to jest f od x, czyli to jest, to jest delta y, czyli to delta y nam przechodzi tak jakby w dy, gdzie dy to jest taki malutki przyrościk wartości funkcji. No i teraz ten symbol, wyobrażamy sobie, że jest właśnie ilorazem takich malutkich przyrostów, czasami takie malutkie mikroskopijne przyrosty nazywa, nazywa się infinitezymalnymi. Czyli to jest iloraz takich infinitezymalnych przyrostów d, dy i dx. No i to czasami taki sposób myślenia też pomaga nam intuicyjnie zrozumieć właśnie co się tutaj dzieje, że tutaj mnożymy przez takie malutki przyrości, te przyrosty się skracają. To oczywiście jest intuicja, to nie jest formalna definicja. Tak jak mówiłem, żeby Formalnie, matematycznie nadać sens takim napisom, to trzeba troszkę więcej abstrakcyjnej matematyki nauczyć, ale intuicyjnie możemy sobie to tak wyobrażać.